możesz chyba. Dobra, już myślałam, że Fraps mi się wyłączył. Bogu dzięki, nie. No, jesteśmy w metrze, tak wygląda metro. Tak, to dopiero jest spoko, no nie? Rozejrzyjmy się po okolicy. Miłe starsze panie nie są już takie jak kiedyś. Ekran jest naprawdę wszechobecny. Nie ma przed nim ucieczki. Nigdzie. Ekran jest naprawdę wszechobecny. Dobra, i żeby gdzieś dojechać, to musimy kliknąć na mapę trasy metra. A na wszelki wypadek może jeszcze zapiszę grę. Wiem, mam obsesję na tym punkcie, ale po prostu... O! I pojawiła nam się Galeria Roma, czyli ten most Watertown, tam gdzie mamy się spotkać z Cortezem. Więc tam się udajemy. System komunikacyjny Newport. To jest Galeria Roma. Galeria Roma. Może kiedyś będę miała tu swoją wystawę? Biedny facet naszprycowany amatinem. Podobno pierwszą funkcją motoryczną, jaka ulega degradacji, jest poczucie rytmu. No tak, takie stukanie sobie. To ma jakieś małe radyjko. Głośny dźwięk jak na takie małe pudełko. Biedny facet naszprycowany, kolejna ofiara amatinu. Dobra, czyli nic tu ciekawego. W sumie nie ma. Wchodzimy do środka. Halo, proszę pana. W takim razie chyba zostawię tutaj mój bilet. Tak, tak, chyba tak powinnam zrobić. No tak. Spokojny dzień, jak sądzę. Ładne. To kanciasty łabędź. Mała, naga istota z rykiem. Bardzo inspirujące. No, też nie powiem, co to jest. Nie ma tam kompletnie nic. Nic. Ach, to znaczy, jest miasto i nawet cały świat, ale nie ma nic. April jest jakąś poetką. Dobra, tutaj mamy Corteza. Wiem, znowu zrobię zapis. Nie pamiętam, gdzie są wszystkie filmy z tej gry. Niektóre pamiętam, niektóre nie. Więc teraz będzie dłuższa rozmowa z Cortezem. Jak to zwykle w tej grze bywa. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego Cortez chce się ze mną spotkać. Jak się nad tym zastanowić, właściwie dlaczego ja chcę się z nim zobaczyć. Mam nadzieję, że nie będę miała żadnych błędów. Zjawiłaś się w ostatniej chwili. W ostatniej chwili? Zajęło mi to... Zobacz, ten obraz, tutaj. Przyjrzyj się. To jest bardzo ciekawa odpowiedź chyba do tego. No co do dzisiejszego ranka... Przeprosiny przyjęte, señorita. W upalny dzień głowy też są gorące. Ale ja nie... Po prostu spójrz na ten obraz. No dobra, więc patrzymy. Kto to namalował? Jeden chłopak. Nazywa się Warren Hughes. Nie tak dawno temu. Całkiem nieźle znałem jego i jego rodzinę. Ale już nie maluję. Bardzo ładny obraz w ogóle. Taki dość realistyczny. Ładna robota. Bardzo ładna. Ale można o nim powiedzieć coś więcej niż ładny. Przypatrz się. Na co mam patrzeć? Co widzisz? Przejdę przez wszystkie odpowiedzi, ponieważ wiem, jaka jest poprawna, ale może będziecie chcieli posłuchać innych. Widzę chłopaka obejmującego dziewczynę. Więc? To pewnie kochankowie, a ona go porzuca. Wygląda na przygnębionego. Tak, tak. Ale nie myśl o treści. Co widzisz? Widzę obraz olejny przedstawiający dwie obejmujące się osoby. Tylko tyle widzisz? Jest tu o wiele więcej. Patrz! Patrz! Widzę tutaj metaforę straty. Chłopak obejmuje dziewczynę i powinien być szczęśliwy, ale nie jest. Prawdopodobnie opłakuje już jej stratę. Chociaż czeka go to dopiero w przyszłości. Ach, nie mówmy teraz o metaforach. Powiedz mi, co widzisz? Widzę sztukę. Ta
Tak, sztukę. A co dalej? Poza sztuką. Tu też przejdę przez wszystkie i dopiero na końcu tą właściwą. Złudzenie? Umiejętności i wyobraźnia pozwalają artyście stworzyć złudzenie, ale to tylko powierzchowne. Co kryje się głębiej? Technika. Technika pozwala artyście tworzyć dzieło, ale poza techniką, poza artyzmem, co jeszcze tu jest? Prawda? Prawda. Właśnie. Głębsza prawda. Ten obraz to konkretne dzieło sztuki, przedstawia prawdę. Ma duszę. Jak obraz może mieć duszę? Ma duszę, ponieważ ma tożsamość, serce. Wspomnienie tego obrazu pozostanie, zapadnie ci w pamięć, stanie się elementem twej podświadomości. Robi to na tobie silne wrażenie i właściwie nie wiesz dlaczego. To tylko obraz jakiegoś dzieciaka, to nie Picasso, ani Monet. Teraz mówisz o technice. Nie wszystkie obrazy Van Gogha czy Michała Anioła to prawdziwa sztuka, chociaż wszystkie prezentują wspaniałą technikę i rzemiosło. Bazgroły pięciolatka rzadko imponują techniką, ale mogą mieć duszę, mogą być prawdziwym dziełem sztuki. Więc mówisz, że prawdziwej sztuki nie budują umiejętności artysty. W takim razie czym jest sztuka, skoro każdy może stworzyć coś bardziej prawdziwego niż artysta, który poświęcił całe życie na rozwijanie swych umiejętności? Sztuka wciąż jest dziełem artysty. Umiejętności, rzemiosło, technika, te elementy mają kluczowe znaczenie dla końcowego sukcesu twórcy, ale same w sobie są tylko narzędziem. Artysta musi przekazać, przenieść do swego dzieła część własnego ja. Musi przekroczyć granicę złudzenia i osiągnąć prawdę dzieła sztuki. A czym jest ta prawda dzieła sztuki? Kto to wie? Od lat zadaję sobie to pytanie. Przepraszam, więc nie wiesz? Więc po co to wszystko? Wszystkie te pytania i wykłady o prawdzie i złudzeniu, tak w ogóle to dlaczego poprosiłeś, żebym tu przyszła? Ponieważ... W zasadzie to nawet nie poprosiłeś mnie, żebym tu przyszła. Przez całe popołudnie latałam po Wenecji, próbując rozszyfrować wiadomość. Wydawałam na metro pieniądze, których nie mam za wiele, a wszystko po to, żeby stać i słuchać o... Zobaczyłaś coś dzisiaj. Budzący się sen. I nie potrafisz tego wyjaśnić. Dlatego tutaj jesteś. Nieprawdaż? No właśnie. Skąd on o tym wie? Bo pewnie ma na myśli to, co nam się ukazało w naszej pracowni malarskiej. To jest fajne. Czy nie mówiłam ci, żebyś nie mieszał się do mojego prywatnego życia? Tak. Mówiłaś. Ale postanowiłem cię nie słuchać. Mój pogląd na prawdę i sztukę jest taki, April. Niektóre rzeczy wyglądają na prawdziwe, ale nie są prawdziwe. A niektóre rzeczy wydają się pozornie bez znaczenia, ale tak naprawdę są bezcenne. Tak jak ten obraz Warrena. I twoje sny. W snach są zarówno złudzenia, jak i prawda. Problem polega na tym, żeby je rozdzielić. Chcesz mi powiedzieć, że moje sny są prawdziwe? Chcę ci powiedzieć, że coś się święci, że potrzebujesz pomocy, żeby oddzielić prawdę od złudzeń. Mojej pomocy. No cóż, to by pomogło. Dobrze. Miałem nadzieję, że zrozumiesz. Nie, właściwie nie rozumiem ani słowa. Mówisz o sztuce, prawdzie, snach i złudzeniach, a ja dalej nie rozumiem, co to ma wspólnego ze mną. Dzieją się pewne rzeczy i jestem tutaj, bo sądziłam, że może jesteś wystarczająco szalony, żeby mi uwierzyć, pomóc, nie wiem, uporządkować fragmenty i znaleźć satysfakcjonujące wyjaśnienie. Ale nie, ty mi mówisz, że moje sny mogą być prawdziwe, że potrzebuję twojej pomocy i że coś się święci. W ogóle kto mówi, coś się święci? Pierwszy raz słyszę takie sformułowanie. Está bien. Rozumiem twoje wątpliwości, seniorita, ale tu i teraz nie mogę cię przekonać. Spotkajmy się jutro. Co? Spotkajmy się jutro. Wtedy wyjaśnię ci wszystko. Nie, znowu nie ma mowy. Przyjdziesz. Zmusi cię do tego twoja własna ciekawość. Ponieważ pociąga cię tajemnica i ponieważ wierzysz mimo swego sceptycyzmu, że znam odpowiedzi na twoje pytania. Prawda? Nie, nie obchodzi mnie to. Po prostu chcę normalnie żyć, bez koszmarów ani cholernych wizji. I bez obcych, którzy mówią mi, że coś się święci. Comprende, amigo? Mój Boże,